Oliwia, są takie mecze jak ten z Pałacem Bydgoszcz, kiedy kompletnie nic nie wychodzi, ale są też takie jak dzisiaj z ŁKS-em, kiedy wychodzi prawie wszystko. I wszyscy możemy się cieszyć, bo dzisiaj poszło super, 3-0, zwycięstwo z wicemistrzem Polski, są powody do radości. Tak, to prawda, dzisiaj był to znakomity mecz i myślę, że właśnie po takim meczu z Bydgoszczą było nam ciężko, to jest oczywiste, że było nam ciężko jakby wierzyć dalej, ale cieszę się bardzo, że każdego dnia motywowałyśmy się i właśnie zespołowo na każdym treningu udawałyśmy siebie maksa. Wiedziałyśmy, że ten mecz będzie ciężki i był ciężki, ale wiedziałyśmy, że jakby ten zespół ma potencjał i że mimo, że przegrywamy, jesteśmy młodym zespołem, więc jakby liczymy się z tym, że będziemy popełniać błędy, ale właśnie na takich błędach się uczymy, na takich meczach się uczymy i właśnie widać po takim meczu, że ten zespół ma naprawdę potencjał i że bardzo dużo potrafimy, dlatego no... Na każdym meczu jakby idziemy i wiemy, że trzeba zawalczyć o każdy punkt, nie? Że każdy mecz jakby nie będzie nam dany. Dzisiaj przyjęcie było świetne, atak też funkcjonował bardzo dobrze, super bloki, świetne zagrywki, ale jakbyś miała taki jeden element wyznaczyć, pokazać, który ten element zadecydował o tym, że dzisiaj wygraliśmy 3-0? Element, no nie wiem, bardziej bym powiedziała zespołowość, bo myślę, że siatkówka jest grą bardzo zespołową i dzisiaj właśnie bardzo było to widać, że razem wszystkie byłyśmy i mimo, że były tam popełniane jakieś błędy, to jakby pomagałyśmy sobie i mówiłyśmy sobie, co dalej zrobić. I jakby myślę, że to był taki najważniejszy wariant w dzisiejszym pojedynku i dlatego myślę, że warto o nim wspomnieć, bo to jest jedna z najważniejszych. Wszystkie dzisiaj zagrałyście super, ale ty najlepiej, bo dostałaś statuetkę MVP dzisiaj, pierwszą w tym sezonie, więc też powód do radości indywidualny dla ciebie. Tak, na pewno cieszę się, ale to bardzo ciężką pracą jakby dostałam tą statuetkę, ale wiadomo, że tylko dzięki zespołowi dostałam tą statuetkę, dzięki treningom, dzięki sztabom, jak za każdym razem mi pomagają, dziewczynom, które mnie korygują każdego dnia na treningu i to jest naprawdę ciężka praca i cieszę się, że dostałam taką statuetkę, bo jakby motywuje to do dalszej pracy, ale też pokazuje, że to idzie w dobrą stronę.